Wojna o Nexus, nowy karnet bojowy, nadejście Origina, powracająca w pełni siódemka oraz prawdziwa tosamość Paradygmatu. Sezon drugi nawet się jeszcze nie zaczął, a i tak brzmi aż za dobrze, ponieważ dzisiaj, w piątek w nocy, zostały ogłoszone najnowsze informacje dotyczące sezonu drugiego, a w czwartek, późnym popołudniem, trafiły do nas pierwsze informacje o karnecie bojowym, motywie fabularnym sezonu, czy nowej wyspie, jak i zmianach na niej, a więc hej wszystkim z tej strony Jaju i witam was w kolejnym odcinku najlepszych i najbardziej wiarygodnych informacji ze świata Fortnite. Mój kanał zdycha w najlepsze, ale nic nie szkodzi, bo aktualnie YouTube zaczął boostować w algorytmie potężnych Fortnite'owych Jupiterów, oferujących wam góry widolców darmowe prezenty, o ile wpierw sami je kupicie, że ola boga, konkurs na milion widolców, a do tego darmowy pakiet PlayStation, tylko że musicie go kupić. I największe fejki, jakie istnieją a propos nowego sezonu, plując swojej widowni w mordę, jak się tylko da, także uważajcie tam na siebie. Dzisiaj o nowych przeciekach sezonu drugiego, który rozpocznie się lada dzień, a przerwa między sezonami ma trwać maksymalnie 5 godzin. Pomimo tylu informacji, jednak dalej nie wiemy, kiedy się skończy sezon pierwszy. Dość komiczne. Wiemy, ile będzie trwać przerwa między sezonami, ale twórcom o podanie daty startu nowego już za ciężko. Wszystkie znaki na niebie wskazują jednak na 20 marca, czyli już w tę niedzielę, a tak się akurat składa, że układ planem wskazuje również na to, że powinniście wpisać kod JYT Fortnite w sklepie, zanim rozpocznie się nowy sezon. Tak to jest zrobiła widoczna piątka. Jeżeli nie macie pieniędzy na nowy karnet bojowy czy skórki, to jak zawsze służę wam pomocą. Ja w przeciwieństwie co do niektórych youtuberów tworzę giveawaye, które naprawdę istnieją. Wejdźcie już teraz na Instant Gaming, do którego link macie w opisie i wpiszcie, jaką nagrodę na start sezonu chcielibyście dostać. Ja wybrałem górę widolców i wam też polecam to zrobić, a jeżeli skiny w Fortnite was nie obchodzą, to wybierzcie sobie na przykład jakąś nową grę, jak Elden Ring czy jakieś tam Robuxy. Dobra, trochę się pośmialiśmy, nahypowaliśmy na nowy sezon, a więc teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Nowy sezon będzie nosił miano wojny zerowej, czyli ostatecznego rozrachunku pomiędzy siódemką a urojonym reżimem, w który to konflikt nie będą zaangażowane tylko te siły. Odłamek punktu zerowego wpadł do uniwersum Marvela i już stamtąd naciągną bohaterowie, którzy niczym w sezonie czwartym będą nas ratować przed nadchodzącą klęską, jednakże nie tylko oni. Oprócz Wolverina, Spidermana czy Doktora Strange'a, tak, dobrze słyszeliście, nadchodzi chociażby Paradygmat, która ostatecznie, jak widać, została przekabacona przez naukowca i nadejdzie z odsiecią. Przy okazji potwierdziło się, że osobliwość i paradygmat to jedna i ta sama osoba. Większą jednak sensacją, przynajmniej w moim odczuciu, będzie jednak Origin, czyli pochodzenie, najbardziej tajemniczy, jak i ostatni członek siódemki, o którym było dość głośno jakiś czas temu, jednakże jemu przyjrzymy się w oddzielnym filmie. Omówienie go w jakąś minutę byłoby ujmą na moim honorze. Swoją drogą, Epic Games dało wszystkim graczom kod na darmowe graffiti wczoraj w południe. Ma ono tylko 5 milionów użyć, a więc radzę się wam spieszyć, a tutaj widzicie kod. Na czas tworzenia tego odcinka jeszcze działa, czyli jeżeli to wpiszecie z samego rana, to może jeszcze uda wam się zaklepać darmowe graffiti. W skład nowego karnetu bojowego zapewne będzie wchodził kolejny z członków siódemki, jednakże ciężko mi powiedzieć w sumie który. Stawiam na którą ze sióstr, ponieważ myślę, że na Origin fabularnie będzie zbyt wcześnie. Wcześniej wam jednak powiedziałem, że w wojnie z urojonym reżimem i ochronie punktu zerowego będzie uczestniczył bardzo ważny jegomość, a mój ulubiony bohater z MCU, czyli Dr. Stephen Strange. W sezonie drugim nadejdzie właśnie ten potężny czarodziej jako najprawdopodobniej element karnetu bojowego, a wy macie jakiegoś ulubionego bohatera, którego chcielibyście zobaczyć w Fortnite? Ja z chęcią zobaczyłbym również Doktora Who i najnowsze przecieki donoszą, że moje zachcianki się spełnią, gdyż ten został oficjalnie zapowiedziany przez Epic Games. Nowy sezon to również nowe pojazdy i zgodnie z aktualnymi przeciekami do gry zostaną dodane aż 3. Po pierwsze, sterowiec, który to najprawdopodobniej będzie dobrym sposobem transportu, chociaż nie wyobrażam sobie, jak to mogłoby działać. Następnie nadejść ma dobrze nam znany helikopter, który to po raz pierwszy pojawił się w sezonie drugim, rozdziału drugiego, a fabularnie wiemy, że ta technologia bezpośrednio jest powiązana z agencją Midasa, a skoro ten pojawił się ponad miesiąc temu, to myślę, że jego nadejście to tylko kwestia czasu. O
tutaj w dwóch pojazdach wspomniałem jednak ostatnio, a więc zobaczmy, co innego czai się w plikach, bo trzeci pojazd po prostu brzmi aż nazbyt dobrze i jednocześnie aż nazbyt dziwnie. Bus bojowy, niezwykły środek transportu, niesamowita technologia Winterteku i miejsce, w którym możecie spotkać Ernesta. Te w formie, że tak to ujmę, terenowej nadejdą wraz z sezonem drugim rozdziału trzeciego, jednakże w innym wariancie kolorystycznym. Bus bojowy, którym będziemy mogli sterować, pojawi się w czarno-czerwonych barwach i najpewniej będzie jakąś technologią urojonego reżimu. W sezonie pierwszym pojawiły się przecieki o nowych lokacjach, które z nieznanych przyczyn zostały przerzucone na sezon drugi. Do gry zmierzają bowiem warsztaty siódemki, czyli miejsca, w których najprawdopodobniej będziemy mogli podrasować broń naukowca, kiedy ten będzie przygotowywał się na ostateczną ofensywę przeciwko urojonemu reżimowi. Przecieki, przecieki, no i po przeciekach. Więcej dowiemy się zapewne jeszcze dziś, a więc wyczekujcie również jutro odcinka. Pamiętajcie, aby karnet bojowy kupić z kodem JAJŁYTY, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!